Cześć, z tej strony Ogon, a to jest pierwszy mój film na kanale Strefy OMSI. Na pierwszy ogień, jeśli chodzi o moje nagrywanie, poszła mapa Wąbrzeźna i Mercedes O407 autorstwa Perotinusa. Autorem mapy jest Szakal. Z góry przepraszam za być może skandale, które się pojawią podczas tego przejazdu, no ale niestety nie jestem mistrzem kierownicy, nigdy się za takiego nie uważałem i chcę, żebyście to też wiedzieli. Stajemy właśnie na pierwszym przystanku, jedziemy z Wałycza w kierunku dworca PKS. Tutaj pominę czas oczekiwania na odjazd, no i już możemy udać się na następny przystanek. Tylko właśnie nie wyłączyłem hamulca przystankowego. Tak, długo się zbierałem, żeby nagrać ten materiał. W sumie od samego początku, gdy ten Mercedes wyszedł. Ale jakoś tak nie miałem albo to czasu, albo to odwagi, żeby stanąć tutaj tak przed wami i nagrać. O samym autobusie mogę powiedzieć, że jest świetnie wykonany. Jadę w wersji z rolkami oraz automatyczną skrzynią biegów ZF. I właśnie w tej chwili wjeżdżamy na teren wsi Wałycz. Jest to wioska leżąca pod Wąbrzeźnem, do której jeździ akurat ten kurs. O mapie mogę powiedzieć tyle, że jest bardzo malownicza i nie ma tutaj pustych przestrzeni, co jest częstym, co często się zdarza. Jest ładnie pozarastana różnymi krzakami itp. No ja przepraszam, że tak tutaj trochę niepewnie się czuję w tym, jak do was mówię, no ale jak już wspomniałem, jest to mój pierwszy filmik i jestem troszeczkę stremowany. Właśnie jesteśmy na pierwszym przystanku na tej linii, przystanku we wsi Wałycz, i udajemy się na następny przystanek. Następny przystanek jest przy dworcu PKP w Wąbrzeźnie. Wracając do mapy, mapa jest właśnie bardzo dobrze zagospodarowana, nie ma tutaj pustych terenów, nie ma pustych przestrzeni. Bardzo przyjemnie się po niej jeździ rzut okiem na rozkład. Bardzo przyjemnie się po niej jeździ i mogę ją polecić z czystym sercem każdemu, kto jeszcze tej mapy nie zna. Wierzę, że większość z was ją zna i lubi. No, jedynym minusem tej mapy jest to, że jest tutaj jedna linia i nie jest ona dosyć długa. No, cały przejazd po tej linii trwa około 15 minut, ale mimo wszystko warto ją pobrać, warto się w nią zaopatrzyć, gdyż jest to jedna z lepszych polskich map realnych, utrzymanych w klimacie PKS-owym. Tak, w tle zaczyna rysować nam się miasto Wąbrzeźno, które zaczyna się zaraz za przejazdem kolejowym, do którego zaraz dojedziemy. O samym autobusie mogę jeszcze tyle powiedzieć, że jego dźwięki są moim zdaniem genialne. Ten ZF świetnie wyjen i ogólnie bardzo przyjemne są te dźwięki. Nie mogę powiedzieć, na ile one są realne, gdyż w życiu nie jechałem Mercedesem O407 właśnie ze skrzynią ZF-a. Jechałem raz z tym autobusem, ale ze skrzynią Void. Ale ogólnie moje wrażenia, jeśli chodzi o model do OMSI, są bardzo, bardzo pozytywne. Właśnie przejechaliśmy przez tory kolejowe i za chwilę będziemy skręcać w lewo, aby udać się na dworzec PKP. Też właśnie ten przystanek przy dworcu PKP trzeba, żeby dojechać na przystanek przy dworcu PKP, trzeba zjechać właśnie tutaj z tej głównej drogi i przejechać około 100-200 metrów w głąb, że tak powiem, w tą boczną ulicę. I tam właśnie znajduje się przystanek i sam dworzec PKP w Wąbrzeźnie.
tutaj od razu się przyznam, miałem problemy z odpowiednim podjechaniem na ten przystanek, ze względu na to, gdyż w OMSI trzeba bardzo dokładnie podjechać pod ten przystanek, aby ludzie wsiadali. Ja tutaj niestety zrobiłem cięcie, bo gdyż po prostu no, zajechałem za bardzo i wjechałbym w budynek dworca, tego nie chcielibyście zapewne oglądać. Wpuściliśmy ludzi i udajemy się na następny przystanek. Tak. Ze swojej strony dodam, że postaram się publikować jak najwięcej filmików, no tylko że nie chcę robić filmików na odwalsie. Chcę, żeby te filmiki, które będą stworzone przeze mnie, były porządnie przygotowane, żeby były nagrane ładnie, żeby też właśnie nie było żadnych skandali typu, że tam nie wiem, potrąciłem 5 pieszych podczas jednego nagrania, albo na mapie nie ma jakichś tekstur czy coś. Ponadto, no przepraszam właśnie, że jeszcze się trochę jąkam, nie wiem co mówić, ale no jest to mój pierwszy filmik, jaki przygotowuję na YouTube. Wcześniej troszeczkę robiłem nieco streamów, ale przy streamach zawsze miałem jakiegoś kompana do rozmowy, więc jakoś to się kleiło. A tutaj tak, jest to dla mnie trochę nowa sytuacja, że muszę nagrywać sam. Niemniej jednak liczę na to, że spodoba wam się ten filmik i zarówno jak i może cała wkrótce seria filmików, jaką będę nagrywał. Jeszcze raz przepraszam za to, jak jeżdżę, no ale nie mam kierownicy, a też właśnie mistrzem kierownicy nie jestem. Starałem się jeździć na myszce, żeby nie było takich tych chamskich przeskoków kierownicy, jak to jest, gdy się jeździ na klawiaturze, no ale wiem, że idealny ten przejazd nie jest i przyznaję się do tego z czystym sercem. Tak, straciłem wątek. Chciałem coś powiedzieć, ale już nie pamiętam co. Już w tle rysuje nam się następny przystanek, na którym będziemy musieli stanąć. Przystanek przy ulicy Kętrzyńskiego, jeśli dobrze pamiętam. Tak, trochę za daleko zajechałem, trochę pasażerowie będą musieli przejść do pierwszych drzwi. Bo właśnie w tym autobusie jest system wsiadania pierwszymi drzwiami. Ale myślę, że nie będzie to zbyt wielkim problemem dla nich. Tutaj pani w żółtym troszeczkę mnie zaniepokoiła. Myślałem, że będzie znowu wsiadać, dlatego też poczekałem chwilę z odjechaniem z tego przystanku, ale jednak pani no, nie chciała wsiadać, był to po prostu zwykły przechodzień. W każdym razie wolałem chwilę zaczekać, zwłaszcza, że nie mam też opóźnienia, więc mogę sobie na to pozwolić. Jedziemy teraz drogą w kierunku centrum Wąbrzeźna, w kierunku dworca PKS. Wzdłuż tej drogi jest biegną tory kolejowe, które dla mnie było na początku zaskoczeniem, ale przy oglądaniu tego terenu, czy to na mapach satelitarnych, czy na Google Street View, właśnie te tory istnieją i to też właśnie chwała autorowi za to, że postarał się oddać klimat tego miasta i wygląd tego miasta w tak dokładny sposób. Budynki też w miarę zgadzają się ze swoimi pierwowzorami w rzeczywistości. Nie są to może obiekty dedykowane w 100%, ale są użyte zamienniki, które przypominają obiekty realne. Tymczasem dojechaliśmy na następny przystanek. Trochę byłem zdziwiony, jak jechałem tą mapą właśnie podczas nagrywania tego przejazdu, ze względu na to, gdyż na żadnym przystanku nie chciał nikt wysiadać, o dziwo. Tylko kolejni ludzie wsiadali do naszego autobusu, no ale cóż, tak czasami też bywa. Udajemy się na następny przystanek, zbliżamy się coraz bardziej do centrum Wąbrzeźna.
Udajemy się na następny przystanek, umiejscowiony przy supermarkecie Lidl. No i jeszcze raz pochwalę tą mapę, że jest ładnie zabudowana, że nie widać pustych terenów i mapa nie kończy się chamską, jak to w niektórych mapach jest, że urywa się chamsko zaraz za jeszcze przy naszym polu widzenia. A ta mapa jest naprawdę bardzo ładnie zabudowana i bardzo ładnie odwzorowana. I jeszcze jeśli chodzi o mapę, muszę powiedzieć, że ma niepowtarzalny, bardzo polski klimat, jeśli chodzi o tą mapę, właśnie polskie oznakowanie. Cała ta mapa wygląda właśnie jak takie typowe polskie miasteczko, jakim Wąbrzeźno bez wątpienia jest. Tak, i właśnie dojechaliśmy do przystanku przy supermarkecie Lidl. W tle widać wspomniany wcześniej dworzec PKS, taki różowy budynek. A, i jeszcze chciałem przeprosić wszystkich za kursor myszy, który się czasami pojawia na ekranie. Nie wiem czemu tak się dzieje, w każdym razie wyłączyłem w programie do nagrywania kursora myszy, aczkolwiek właśnie teraz, jak widzę, kursor myszy również został przechwycony. Przepraszam za to, no to już nie zależało ode mnie. W każdym razie myślę, że nie będzie on wam aż tak bardzo przeszkadzał. Za chwilę dojedziemy do przystanku przy dworcu PKS. Już pasażerowie nacisnęli przycisk, że chcą wysiadać na dworcu. No w sumie musieliby, przecież to jest ostatni przystanek na naszej trasie. I na tym zakończy się nasz filmik. Jeszcze tylko czeka nas przejazd kolejowy właśnie przez tą linię kolejową, która przez większość mapy towarzyszyła nam biegnąc wzdłuż drogi. I już jesteśmy prawie przy samym dworcu PKS. Wypuszczę ludzi na przystanku do wysiadania i będę się z wami żegnał. Też troszeczkę za daleko zajechałem, no ale myślę, że pasażerowie nie będą mieli o to do mnie zbyt wielkich pretensji. A więc, no to byłem ja. Właśnie teraz wyskoczył mi rozkład, którego nie widzicie. To byłem ja. Ogon i dziękuję wam za to, że zechcieliście obejrzeć ten mój filmik. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja jeszcze tutaj zajadę tylko na sam teren dworca. Więc jak mówiłem, mam nadzieję, że wam się podobało i no zachęcam do komentowania tego przejazdu, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Zachęcam do oceniania. I to tyle ode mnie. Tutaj tylko jeszcze podjadę i filmik się zakończy.